Patryk Dudek, zwycięzca Memoriału Rycerzy Speedwaya. Od początku się rozkręcałeś, można powiedzieć, z biegu na bieg w tym turnieju. No muszę przyznać, że dzisiaj przyleciał silnik, więc dziękuję Kacprowi Gomulskiemu za to, że mi go przywiózł. No i tak jak mówiłeś, rozkręcałem się z biegu na bieg, bo trzeba po prostu ten silnik, że tak powiem, dopasować do warunków torowych. Jest dobrze, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, to znaczy, że te starty ciągle gdzieś tam nad nimi pracujesz, tak jak ostatnio wspominałeś, że one nie do końca ci jeszcze leżą? To trzeba patrzeć na łódź szczęścia, na dopasowanie się rywali, kogo ma się po lewej stronie, kiedy się startuje tutaj z zewnętrznych pól. To tutaj trzeba mieć dużą loterię w tym, więc później trzeba to dobrze rozegrać na pierwszym łuku, więc różnie. Z tych pól, co czułem, że będzie dobrze, było dobrze, a czasami z tych, że tak powiem, trzeciego, czwartego jest tu ciężko wyjechać w Zielonej Górze. No i też tak było w mojej właśnie postaci, więc no niektóre rzeczy, ciężko niektóre rzeczy jest tutaj przeskoczyć. No ale szukamy jakichś tam przełożeń, żeby było tak, że stanę z tego czwartego, trzeciego pola i perfekcyjnie strzelę. Panie Jarosławie, wydawało się przez moment, że w tym finale jest pan w stanie Patryka gdzieś tam dogonić, czy tylko to tak z trybun nam się wydawało? Nie, no starałem się Patryka gonić tak naprawdę, gdzieś tam jechać krótko za nim, ale jest tutaj bardzo szybki. Dobre ścieżki obierał, dobrą linię jazdy i trudno goni się Patryka, no bo on tutaj naprawdę dobrze jedzie i szybko jedzie, także no zasłużenie wygrał. Zadowolony pan sam z siebie, z tego jak się dzisiaj jeździło i z tego jak ten początek sezonu wygląda? Tak, myślę, że mogę być zadowolony, aczkolwiek pewne jakieś tam poprawki jeszcze gdzieś tam muszę nanieść, trochę pracy przy sprzęcie, to wszystko cały czas trwa, więc każdy turniej, każdy sparring, każdy test mecz przybliża mnie do tego, żeby dysponować lepszą formą i o to się staram. Chyba pan jest zadowolony, bo czwórka liderów pana zespołu dzisiaj nadawała ton całemu turniejowi. No jestem zadowolony, bo no wiadomo, że oni powinni to zrobić, co zrobili, ale to sam styl jazdy, prawda, i no to dzisiaj był, jak to się mówi, w ich wykonaniu bardzo dobry, także i juniorzy też z przebłyskami, niekiedy gorzej, lepiej, ale też mieli też bardzo dobre biegi. Także chyba dobrze to dzisiaj wypadło. No a teraz mamy następny sprawdzian w niedzielę. Patrząc po ścieżkach, to chyba można powiedzieć, że ta nawierzchnia już się przepracowała. Czy za wcześnie na takie wnioski? Znaczy ona, ten cel został osiągnięty. Jest to całkowicie inaczej teraz. Duża chodzi, prawda, ale są i momenty, że można i po małej pojechać. Będziemy dalej pracowali, ale jest fajnie. To będzie nasz tor. To będziemy mieli tu handicap.